Hej, siemano ludziska, witajcie i taka miła rzecz nas przywitała, czyli podwójna śmierć. Kurde felek, niedobrze to wygląda. Jak widzicie, ale już doszliśmy, o co przynajmniej chodzi. Trzecia? To jeszcze umarł. Nikt z personelu. Nikt z personelu i to mnie cieszy. Ale już teraz jest wielkie gotowanie, przynajmniej powinno być wielkie gotowanie, więc... teraz tak, reżim. Stawmy tutaj im it. Niech chociaż ci, co tutaj muszą, się najedzą, bo ponieważ jeżeli tak... Bo bez tego to po prostu byśmy tu zeszli. Więzienie się nie utrzymasz. Macie jedzenie, więc wpieprzać i się uspokoić. No i wygląda na to, że będzie dobrze. Wygląda na to, że będzie już bardzo dobrze. Dobrze, wrócili do roboty. Zmienimy im to na free time. Teraz jak to wygląda w potrzebach. No jedzenie dalej jest na swego rodzaju wysokim poziomie, no ale już to będzie coś, co damy radę ogarnąć. Czyli to już teraz powinno być wszystko z górki. Kryzys, który był, został właśnie zażegnany. Na początku tego odcinka trzy śmierci. Odcinku trzy śmierci i trzech nowych więźniów dzięki temu zawita do naszej wesołej krainy. No i myślę, że uda się jakoś to teraz postawić na nogi. Znowu jedzonko przyszło, bardzo fajnie. Kurczę, dlatego nie lubię zbytnio też mieszać na kantynach. Myślę, że zrobimy też taki myk, że ten blok... No, on chyba nie będzie specjalnie używany do niczego też, no bo jednak... Mimo wszystko niech tutaj będzie tak na zapas. Dosłownie to jest na zapas już. O, jak widzicie, teraz eksport też poleci w górę. Bardzo miło. Jak dobrze zobaczyć w końcu więcej rzeczy tutaj poukładanych. No, dobrze jest. Peruki też się produkują teraz... Zostało tylko jeszcze do zrobienia 19 czerwonych peruk, rudych. Jak to się śmieli, śmiałem tam w którymś odcinku na początku. No i dobrze, można zacząć teraz myśleć dalej nad rozbudową bloku więziennego, czyli cel. Czyli celi po prostu. Myślę, że zrobimy tak, że tu wstawimy takie wielkie oczko. A tutaj... Ustawimy sobie... Moment, ile to będzie wymagało miejsca? Wall. To jest 7 na 52. Razy 1. Razy 2. A moment, a taki jeden pasek zajmie ile? 4 na 52 i... Teraz pytanie tak. Czy tutaj to przejdzie? Tu to powinno przejść. Czyli tu byśmy mieli jeden blok taki fajny. A no będziemy mieli taki fajny jeden blok. No dobrze. To wiecie co, rozbudujemy się w tą stronę. Zostawimy to podpięte do tego systemu tutaj. Do tego systemu, jakby chcieli uciekać, także to będzie taki plusik też dla nas. Resztę zostawimy tutaj we wnętrzu pospinaną, także też nie będzie źle. Będziemy potrzebowali do tego
Znaczy ze dwóch, trzech biur psychologów, którzy by pozwolili nam tutaj właśnie jakoś dysponować całością. Tylko trzeba dać tak nam tak światło tu, 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 tu i tu, czyli po tych uczęszczanych terenach. Trochę chciałbym tych świateł rozłożyć. Ze względu na to, że jednak wizja na to, co oni robią, jest bardzo potrzebna. No jak widzicie, teraz drewno zaczynają być cięte, jest ok. Myślę, że jakoś teraz staniemy na nogi z tym. Przynajmniej po tym, co się działo, bo się działy po prostu bardzo ciekawe rzeczy. 5, 6. Tak, 6 miejsc mamy, 6 możemy zatrudnić. Zaprosić do naszego więzienia i myślę, że to będzie, że to się jakoś tutaj dobrze odbije. Znaczy odbije, no nie będziemy mieli jakichś gościu typu ex-law enforcer, bo takie rzeczy chyba nie istnieją. Jako, że będziemy brali tych wysokiego ryzyka. Przynajmniej nie przypominam sobie, żeby więzień wysokiego ryzyka mógł być równocześnie byłym bliniarzem. No ale zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się nie mylę. No może sprawdźmy te cele. Tak, profilaktycznie dzisiaj. Niedługo mi się kończy czas na spanie, więc to też nie będzie źle. Będziemy potrzebowali jedną pralnię tu na pewno jeszcze. I tutaj będziemy mieli ile w sumie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 17 razy 5. O Boże, to duży cel będziemy mieli. 17 razy 5 to jest 50. 85 cel. No to całkiem ładnie. Jakby jeszcze trochę to poszerzyć w tam którymś momencie, to byśmy mogli zrobić nawet sobie tego. Nawet od razu 200 cel. Ładnie. Cieszy mnie to. Zresztą czy po tym intake'u, ja nie patrzyłem wcześniej na to. Nie zwróciłem uwagi, przyznam. A nie wiem, czy jak teraz oni przyjadą, to nam się to usuwa. Czy zostaje nam kolejny, że kolejnych 6 będzie przyjeżdżać. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. A, właśnie. A ten quest, który chciałem zrobić, najważniejszy, to on się nam nawet nie odliczał. Że byłem tak przejęty tym, że udało się, przeżyliśmy to, że zapomniałem zmienić na to, żeby żywność była wysokiego poziomu. No, teraz to już tu jest ładnie. Wszystko, całe jedzonko, kucharze od razu sobie powinni pozabierać. Ale czemu teraz za to są po prostu stania znowu? No kurczę. Higiena, rekreacja. No będę musiał chyba... No jest free time. No to jak jest free time, to idźcie pod prysznicę. Znaczy, teraz będzie musiało być takich parę dni, żeby to doszło do siebie wszystko, co tutaj się działo. Znaczy, teraz to się wszystko będzie dochowywać jak... Jak organizm po chorobie. Czyli po prostu, no, będzie trzeba to przetrzymać jakoś. A, insufficient funds, ok. Dobrze, rozumiem. Rozumiem, nie ma problemu. Jak popracują teraz w warsztatach, to też... Tylko zacznijmy teraz z programy, jak to wygląda. Workshop safety, ktoś tu jest zainteresowany. Więc też nieźle. Carpentry, nie ma mowy, że ruszę. Nie ruszę tego na pewno w najbliższym czasie na tej paczce modów. Extremely strong. No chyba naprawdę nie będzie tak. Więźniowie nie będą tego typu nam przyjeżdżać, więc to... Aha, tam jest zaserwuj 3. No dobrze. No to damy im jednak tą przerwę, to nie na czas wolny, tylko na jedzenie rano.
Albo zrobimy tak. O, tak to przestawimy. Będą mieli jedzenie, czas wolny i potem jedzenie, czyli teoretycznie... Teoretycznie rzecz biorąc, to jedzenie i tak zostanie, będą chcieli wziąć, co sobie wezmą. A, grant nam się naliczy, więc... Uszy do góry, będzie dobrze. Tymczasem, oczywiście, znowu eksport. Chciałem trochę, żeby więcej rzeczy tutaj było do wysłania. O, dobra, jednak zanoszą, przenoszą, więc... Zanoszą, przenoszą. Będzie ładnie to działać. Jak wygląda Forestry? Forestry wygląda genialnie. Jak wygląda tutaj z zapotrzebowaniem? Dobrze, bardzo dobrze. Dużo drewna leży. Dużo drewna mamy ogólnie do dysponowania. To jest piękne. To jest po prostu coś pięknego teraz. Nie pozabijajcie się, proszę. Jest jakiś tutaj informator, który by chciał się dołączyć? Nie. Dobrze, może weźmy tego, który ma... O, i będzie na niego wyrok. Albo i nie. Znaczy nie, on ma dużą przykrywkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, kiedy go tam doniosą. Ale w sumie nikt jeszcze mi nie umarł, więc to też jest tak trochę... Nie, no w sumie niczego się nie dowiedzieliśmy. A na niego kosy nie było. Więc okej. Można uznać, że nieźle. No podlecz go. Jezu, przeszukać go. Miał przy sobie nożyczki. No czyli wyszło w sumie coś dobrego z tego, że go przeszukaliśmy. Teraz mamy tak, 4000 znowu naprzód. Poczekam, jak będziemy mieli z 15 i wtedy ruszymy z rozbudową tego bloku. Tutaj będzie ten shooting range, ale to będzie w dalekiej przyszłości. Myślę, że jak oni będą mieli dostęp do broni, to ja już będę chciał mieć regularną armię w więzieniu, czyli po prostu wojskowych, takich typowych z kałachami już. Czyli czytajcie, po prostu straż z bronią. No i myślę, że będzie to najbardziej opłacalne i też najbezpieczniejsze dla nas ze względu na to, co może, ale nie musi, podkreślam, może zacząć się tu dziać. No, będziemy mieli ciekawy wtedy motyw. Tak, tutaj jak Forestry. Z Forestry wszystko jest znoszone póki co. Ile my w ogóle mamy ludzi, którzy mogą tu pracować? 19. A wykwalifikowanych ilu jest? Ja bym chciał jeszcze to wiedzieć. O, po raz pierwszy Barbary i peruki pracują na pełnej mocy. No to jest bardzo fajnie, ale ja bym chciał, żeby tutaj to działało wszystko na pełnej mocy. Ilu ich jest takich, których się... przeuczyło. 23. No to... Ilu ich tu fizycznie pracuje? 4. No 4 w sumie. Oni tu powinni też zasuwać, a nie stać obok i się patrzeć tylko. Jak sroka w gnat. No ja myślę, że to będzie kwestia tego, jak nazbieramy większą ilość więźniów. Plus to, że no, oni zobaczą, że są tutaj dobrze jednak traktowani, bo takie jaja, jakie były właśnie z tym jedzeniem, to... To było naprawdę dużo. Tymczasem, jak to wygląda? Jedzenie mamy, będą teraz na jedzeni na pewno. Zaraz pewnie przeskoczy zegarek na free time i jestem ciekaw, co to zmieni. No tak, zmienił im na free time, ale... Pardon, ale ci, co chcieli, zostali, też mogą się tam najeść. Czyli jest dobrze. Jest dobrze, naprawdę. Jest godzina 21, mają czas wolny dla siebie. No i znowu mają przyjść, tutaj byli zmuszeni do przyjścia, żeby się najeść. I teraz tak, tutaj widzę jedną rzecz, która by trochę nam to psuła. Mianowicie brak miejsca na stołach. Jeżeli jest brak miejsca na stołach, to oni wtedy nie mogą przenieść drewna z maszyn na stoły, dzięki czemu maszyny nie pracują. Jest taki trochę złudny porządek. W sumie patrząc na to, ile mamy tego drewna, to można na całe stoły oczyścić.
Dobrze, i teraz niech oni pójdą spać. Palulu. Ci, co chcą. Następny dzień zmienimy i damy im czas wolny. Gdzie jest... nie granty, tylko... reżim. Damy im, żeby od 20 do 22 mieli czas wolny i dopiero potem jedzenie. I po jedzeniu od razu będą szli spać. Dzięki czemu powinno być tak jeszcze, że wtedy będziemy jeszcze rekreacja i kontakty z rodziną szły w górę. Intake. Trzech. Co? Aha, drewno. Drewno się kupiło. Drewno niech się kupi. Dobrze. Więc tak, tutaj możemy dodać. Dodajmy drugą część tam bloku. Bardzo ładnie. Wygląda na to, że zaczynamy wychodzić w końcu na taką prostą, na jakiej chciałem być już od długiego czasu. Tylko po prostu, no, nie mieliśmy jak się zbytnio z tego odkopać, bo był ten kryzys taki mocny. No ale jest okej, już teraz powinno być wszystko. Podoba mi się tutaj, że te cele będziemy mieli tak fajnie zagospodarowane. Tylko tu mamy, teraz nie wziąłem pod uwagę korytarza, to będziemy musieli dostawić korytarz tutaj. No ale to już są drobne rzeczy. Drobne rzeczy, które na pewno uda nam się bez największego problemu poskręcać. Dlatego też jest okej. Teraz będziemy te trzy wysokopoziomowe posiłki mieli mieć. Sheriff Truck właśnie przyjechał. No, jest dobrze. Myślę, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Co dalej możemy zrobić? Co dalej możemy zrobić tutaj? Z tym wejściami na razie będziemy tutaj czekali, ponieważ wpierw sobie odgrodzę cały ten kawałek. I dopiero potem zabierzemy się tutaj za to, żeby właśnie jakoś tutaj pospinać. To co tutaj znaleziono znowu? Kurczę, no ja nie wiem, ten... Ta jedna pusta część to jest albo coś z moda, o czym nie wiem, co mi uciekło, albo zburana ikonka po prostu ze względu na tekstur paka, jakiego używa gra. Mam nadzieję, że ani jedno, ani drugie. Naprawdę mam nadzieję, że ani jedno, ani drugie, tak. I teraz tak, Truis, znaczy Truis, nic, co mają? Higiena. No dobrze. Tylko tak, teraz jest 6 do 7. Od 8 do 9 mają czas wolny jeszcze, to jest też bardzo ważne. Ponieważ od 8 zaczynają się wizytacje. Co nie? I dzięki temu... Gdzieś coś jest ustawiane. Ja to słyszałem, ale nie wiem co. Brzmiało jakby może drzewa w tym, w Forestry, no ale... Pieniążków nam nie zabrało. Aha, pieniążków nam nie zabrało, bo nie miało. Moment, pauza. Intake. Jednego więcej, dziękuję. No i fajnie. I kolejnych więźniów dostaliśmy. Prisoners intake. Tylko ja bym chciał zobaczyć teraz ich, jak przyjadą. Panie dzieju, panie dziejku. Gdzie oni są? A teraz jeszcze musi przyjechać masa oczywiście ciężarówek inszych. Mamy jednego z nieznaną reputacją i trzech zwykłych. Okej. Trzech bez reputacji to jest bardzo pozytywna rzecz. Oj, teraz się będą bawili w układanie tej drewna. Oj, niedobrze. I to jest za to teraz punkt, którego... Równie nie lubię, co jak nie mamy drewna, czyli mamy nadmiar. Mamy nadmiar drewna. Co jest też, jak widzicie, w drugą stronę też niezbyt dobry objaw. Ale myślę, że jakoś to się teraz weźmie i tutaj przekula. Na spokojnie. Ci oczywiście polecieli i pościągali więcej drewna z pola, jak zamiast pozabierać jeszcze tutaj te deski.
Trzeba trochę pomóc im. Dobrze. Myślę, że to już powinno stać. Teraz dadzą radę samemu się z tym zebrać. Jeżeli nie, no to trudno. No jeżeli nie, no to będziemy mieli znowu trochę taki lekki zator na eksporcie. Ale nie, biorą, wynoszą to powoli, małymi krokami. Myślę, że powinno być już ok, powinno tam wszystko działać, także... Tak, żeby nie było tutaj żadnego gadania o tym. O, Foundation Education Program. Być mi się przydało nam, że to skończyć już wszystko tam. I korytarz, tak. I to będzie git. Tak, i... tak. Dobrze, niech tylko to skończą, to będziemy już mogli powoli zabierać się za ustawienie wszystkiego w tym bloku. Także będziemy mieli bardzo, bardzo ładnie. Warsztat, o, warsztat już się ogarnął, jak tu powinien działać, także też nieźle. Drewna jeszcze trochę tu gdzie niegdzie leży. Ale mimo wszystko... Mimo wszystko w warsztatach już, warsztat już się sam wyciąga. Myślę, że możemy też zacząć bawić się w to, co zawsze lubiłem, czyli... czyli upiększanie naszych tych, naszych włości. Teraz tak, tu. Tu. Medical ward to był white. Tajcy. Kuchnia tak samo. Za to kantyna miała drewnianą podłogę. Jak również wizytacja. Parol... O, parol room musi mieć też bardzo ładnie, tak. Tutaj full kultura. No i dzięki temu się wyprzytrykaliśmy trochę z kasy, no ale... To już są teraz rzeczy takie, które możemy, na które możemy sobie pozwolić. Teraz tak, tu jest wszystko porobione. Jest porobione, no to można teraz... zburzyć tą część. Można ją spokojnie wyburzyć, ponieważ już nam nie będzie potrzebny tutaj ten płot. I byśmy musieli tylko zamknąć tą część jakimś cudem. Do użytku więziennego, ale użytek więzienny to i tak nie będzie miał miejsca ze względu na to, że... No, sami wiecie. Czyli tak, tutaj to się robi, to się robi. Praca wrze. Praca wre. Wrzeć nie może, wrzeć. Wrzeć. Wrze. Zarumiałem się, co w ogóle to słowo teraz znaczy. Naprawdę. Dobrze. No ogólnie jak praca wre, to chodzi o to po prostu, że jest, że idzie jak w jak najlepszym kierunku. Że jest jej dużo. Co nie? Tak, eksport, 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 eksport. Yeah. To jest to po prostu, jak chciałem obejrzeć już w tym więzieniu od dłuższego czasu, czyli bardzo ładnie prosperujący. Bardzo ładnie prosperujący warsztat. No ogólnie tak czy siak, no z Peru Crash bym się nie utrzymał. Ale z warsztaty, warsztat i tak dalej ratuje tutaj całą sprawę. Zresztą warsztat zawsze to robił w Prisonie. Dobry warsztat, jeden albo dwa potrafiły utrzymać bardzo naprawdę duże obiekty. Teraz widzicie, pełna ta po prostu pojechała ciężarówka rzeczy. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Jeszcze teraz myślę, że tej serii nagraniowej ten odcinek do końca 10 tysięcy miodnie. Myślę, że ten odcinek do końca i będę robił małą przerwę sobie w tej serii nagraniowej, czyli od odcinka... Od odcinka w sumie czwartego, no... Nie wiem, ile to teraz... Czy nam wyszło... Ale będę chciał wam nagrać dużo rzeczy jeszcze dzisiaj. Ogólnie będę, dzisiaj ogólnie będę robił sobie taki dzień nagraniowy, żeby tutaj nadgonić tam Enclave'a, Mass Effecta, D1, ponieważ tam trochę było... A zresztą dobra, inaczej, informacyjny i tak będę nagrywał. Także to się tam, tam się rozgadam na ten temat. No ale wracając, tak jeszcze może tutaj do Prisona, to praktycznie rzecz biorąc, brakuje nam teraz tylko płytek na...
na właśnie podstawie samej, czyli na podłodze. Tak to reszta jest chyba położone płytkim. Aha, jeszcze tutaj biura. Właśnie o biurach bym nie mógł zapomnieć, bo biura to są też ważne rzeczy. A w sumie Barbary Shop. Dobrze. Wick Production. Kompania czyszcząca, czy jak to się nazywa? Cleaning Company. Biblioteka. Cokolwiek na eksport. Ja no do klasy na razie sobie nie wyłożę. Tam chyba śmieci tylko wyjechały niestety. No ale widzicie, no takimi małymi detalami teraz się możemy pozajmować. Jak skończymy sobie robić tutaj właśnie wizualnie tą część, to się przerzucimy na produkcję właśnie na trzecim, znaczy na drugim bloku. Dopiero drugi blok, Boże, który to już odcinek, a dopiero drugi blok będę stawiał na nogi. To jest po prostu to, jak to teraz wolno idzie mozolnie, to jest szok. Nigdy by się nie zdawało, że tak to będzie wolno szło. Tutaj się oczywiście gościu zgliczował. O, no i to jest niestety minus z tymi gośćmi, oni się czasami bagują. Nie wiem czemu, ale w tym modzie tak działa. Oni przy czyszczeniu dostałem ataku epilepsji, ten, padaczki. Epilepsji, Boże, aż. I właśnie takie tam nieciekawe rzeczy wychodzą. Tutaj możemy położyć point stone chyba. Nie, już był położony, dobrze. I tak, eksport mamy pusty, ale warsztaty są zawalone. To jest kwestia tego Listen Splite Blanki. Kolejny Listen Splite. Też do wyrzucenia. Ogólnie dodali fajną opcję chłopaki z VI Studio, Studio Art, że można teraz właśnie zmieniać. Jeżeli na przykład klikniemy tutaj na drewno, ja nie chcę drewna, ja chcę na przykład zaczną prasę, a nie mam do niej dostępu. Klikam sobie tab i o. I zaznacza mi Workshop Press. Workshop są. No jest taki bardzo fajny tutaj dodatek do tego. Miły, przyjemny. Dlaczego dużo drewna właśnie takich kładę drewnianych podłóg? Ponieważ one mi się podobają. Ponieważ one mi się po prostu biorą i podobają. Tyle. Tyle w temacie. Może się ktoś z tym nie zgadza. Sorry, not my problem. Ktoś będzie ten? Wypuszczony niedługo? Na razie nie wiemy, więc biorę tak optymistycznie dwóch. Pozytywnie, żeby się nam mieścili. No i widzicie, teraz mamy znowu danger. O, jedna osoba jest dobrze traktowana i jedna jest nędzna. Ale jak patrząc na to, że jest noc, to... Autosaving. Jak patrząc na to, że jest noc, to nieźle. Higiena im idzie w górę, to będą mieli zaraz czas... będą mieli zaraz czas, żeby się tutaj umyć i resztę rzeczy zrobić, które będą potrzebowali. Dodatkowo... jak poszły reformy właśnie, program. O, coraz więcej osób interesuje się znowu workshopem. Bardzo dobrze. Behavior therapy, to potrzebujemy więcej biur psychologów. Parole bardzo ładnie idzie. Wcześniejsze zwolnienia. Jak ciąć włosy? Tylko dwóch zainteresowanych, a 23 w kolejce? Nie wiem, co to znaczy. To tam coś się chyba zburało z tym. Nie wiem, no trudno, peszek. Przepraszam was, ludziska, przepraszam. Trochę mi... ostatnich paru dni gardło siada, niestety. No cóż, cóż, co poradzę na to? Niestety nic. Leków wolę na razie nie brać ze względu na to, żeby sobie tam jakoś nie doprawiać za bardzo, za dużo. No jak wiecie, wszyscy leki są niezdrowe. No niestety. Reputacji ten nie ma żadnej, ten nie ma żadnej. Dobrze. Dwóch bez reputacji. Dwóch bez reputacji, ziomków, to jest naprawdę dobra. Dobra rzecz. Pozytywna. Wolę już takich niż, nie wiem, legendarnych. Chociaż mam nadzieję, że jakiś legendarny więzień do nas przybędzie, do naszego więzienia i chętnie bym po prostu sobie ugościł tutaj takiego. Oni mają wszystko na Extremely i praktycznie jeżeli on zacznie robić rozróbę, to na ogół idzie za nim masa ludzi. Co za tym idzie, jest potem Saigon. Saigon Key. No. Jak widzicie, taki właśnie duży Power Station. Mamy ile? No 50%? Nawet trochę mniej, tak 40%.
zagospodarowania. A mamy jeden warsztat, kuchnię, tą pralnię, kuchnię. W sumie to nawet dwie kuchnie mamy podpięte do tego. Także no, myślę, że na tym jednym generatorze pociągniemy jeszcze ten blok i jak będziemy tu stawiali kolejny, to jeszcze on pójdzie. Także no, myślę, że to się uda. Skończymy ten quest, znaczy ten... Dziękuję bardzo. Zmienimy teraz jedną rzecz jeszcze w reżimie, żebym później właśnie nie musiał się z tym męczyć. Mamy 5 godzin snu, 10 godzin pracy, 6 godzin snu. Dużo czasu wolnego mają. Dobrze, zapisywać będę sobie już za chwilę. I w tym momencie podziękuję wam za uwagę. Do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!